George, kiedy jeszcze byłem małą świnką, bardzo często udawałem, że jestem robalem. Bardzo łatwo udawać robala. Zaraz ci pokażę. Najpierw powinieneś położyć się płasko na ziemi. Potem wijesz się i skręcasz. Jestem wijącym się robalem. George i dziadek świnka świetnie się bawią, udając robala. Jestem małym motylkiem. Patrzcie, jestem motylem. Tak, Peppo, jesteś pięknym motylem. Dziadku, George, co robicie? Jesteśmy wijącymi się robakami. Też chcę być wijącym się robakiem. Też jestem robalem. Idzie wielki robak. Jestem wijącym się robakiem, jestem wijącym się robakiem. Jak się macie, bardzo was lubię, jestem wijącym się robakiem. Ale zabawa. Jakim zwierzakiem chcesz teraz być? Nie wiem. Spójrz, dziadku, jaka mała żaba. A może by tak poudawać żaby? Żaby nie są tak piękne jak motyle, ani nie wiją się tak jak robaki. Ale żaby lubią się bawić w to, co my. Czy żaby bawią się lalkami? Droga Peppo, jaka jest twoja ulubiona gra? Skoki po kałużach. Tak, żaby też uwielbiają skakać po błotku. Babciu Świnko, jesteśmy! Aciu Inka! Ach, witajcie, moje maleństwa! Dziadek Świnka! Baba Inka! Ahoj, moje złote serduszka! Peppo, George'u, czas na poszukiwaczy skarbów! Gdzieś w naszym ogrodzie zakopany jest skarb! Jej, skarb! Gdzie on jest? Sami musicie go poszukać. O, to jest mapa dla Pepy. A George może założyć kapelusz piracki. Ahoj, witaj, kapitanie George. Ta mapa jest za trudna. Tato, pomożesz nam? O tak, Peppo, znam się na mapach. Faktycznie skomplikowana. Oho, tato Świnko, wstydź się! Trzymasz mapę do góry nogami! Tak podejrzewałem. To łatwe! Czerwony krzyż pokazuje, gdzie jest ukryty skarb. A gdzie w ogrodzie są te dwie jabłonie? No nie wiem. Podpowiedzieć ci? Tak, proszę. Pierwsza podpowiedź jest w butelce. Ale gdzie jest butelka? Już ją widzę! Peppa znalazła pierwszą wskazówkę. Wiadomość w butelce. Popatrzcie! Jest butelka! Dobra robota, Peppo. Zobaczmy, co tam jest napisane. O, to jest wiadomość od piratów. Mamo, mogłabyś przeczytać tę wiadomość? Ten pirat miał okropny charakter pisma. Pismo pirata jest bardzo wyraźne. Nie mogę odczytać nic a nic. Pirat napisał tam, idźcie za strzałkami. Iść za strzałkami? George znalazł kolejną wskazówkę. Była w strzałkach. Patrz, pokazują kierunek. Peppa, George, pora wracać. Czekamy, aż wyrośnie moja mała roślinka. Chcę truskawek do herbaty. Nie martw się, Peppo. Jak przyjdziesz następnym razem, nasionko będzie już rośliną. I będą słodkie truskawki? Tak. Chodź już, Peppo. Pa, pa, dziadku. Pa, pa, truskaweczko. Dziadek Świnka opiekuje się roślinką Peppy. Po wielu dniach dziadek zobaczył, że nasionko wykiełkowało.
Dzień po dniu roślinka stawała się coraz większa. Pewnego dnia dziadek świnka znalazł coś specjalnego. Truskawki! Dziadku, jesteśmy! Peppa i George przyszli znowu się pobawić. Dziadku, czy moja roślinka urosła? Tak! Spójrz! O! Truskawki! Dziękuję, dziadku! Dziadku, możemy posadzić coś jeszcze? Tak! Teraz niech George coś wybierze. Tak, ty wybierasz, George. Weź marchewkę. Dziadku, George chce posadzić marchewkę. George, chcesz posadzić marchewkę? Nie. A co chciałbyś posadzić? George zastanawia się, co chce posadzić. Dinosaur! George chce posadzić drzewo dinozaurowe. Głuptas, George! Dinozaury nie rosną na drzewach. Babcia świnka i dziadek świnka mają papugę. Peppa, George, to nasza papuga. Ma na imię Polly. Ładna Polly. Ładna Polly! Jestem sprytną papugą. Jestem sprytną papugą! Mamusiu, czemu Polly powtarza wszystko, co powie babcia? Papugi to lubią. Pokażę ci. Witaj, Polly. Witaj, Polly! Słodka mała papuga. Słodka mała papuga! Chodźcie wszyscy. Herbata. Peppo, George, chodźcie. Upiekłam tort. Idziemy, babciu. Peppa i George uwielbiają ciasto czekoladowe, ale dzisiaj bardzo im się śpieszy do zabawy z papugą. Skończyłam! Ale jesteś hałaśliwa! Babciu, możemy odejść od stołu? Pójdziemy do papugi Polly. Na pewno nie chcecie jeszcze tortu? Biegnijcie! Hurra! George, powiedz coś do Polly. George jest troszkę onieśmielony. Witaj. Witaj. Peppa i George doskonale się bawią z papugą Polly. Halo? Mówi dziadek świnka. Dziadku świnko, zgubiliśmy się w drodze do zamku wichrów. Czy tata świnka ma teraz przed sobą mapę? Tak, to tata świnka dzisiaj pilotuje. Właśnie się trochę nadąsał. Wcale się nie dąsam. Cóż, najlepiej zrobicie, jeśli będziecie jechać cały czas prosto, aż zobaczycie zamek wichrów tuż przed sobą. Dzięki, dziadku świnko. Musimy jechać główną drogą, aż zobaczymy zamek. Tak, myślałem. Patrz! Czy to jest zamek? Tak, to zamek wichrów. Jedź, samochodziku. Samochodziku, uda ci się! Hurra! Hurra! Cała rodzina dotarła w końcu do zamku wichrów. Jej, jaki wysoki! Wejdźmy do środka. Widok z samej góry jest cudowny. Wspaniały widok. Mamo, czy to domek babci i dziadka? Zgadza się. Jest bardzo daleko. Popatrzmy na niego przez teleskop. Mogę być pierwsza? Tak.
Tak, ale potem puścisz George'a. Wow! Przez teleskop wszystko wydaje się większe. Widzę nawet babcię i dziadka. Patrz, George. Adek Inka, baba Inka. George macha do babci i dziadka świnki. Głuptas, George. Babcia i dziadek są za daleko. Nie widzą, że machasz. Już wiem. Zadzwonimy do nich. Halo? Dziadku Świnko, widzimy was z Zamku Wichrów. Pomachajcie nam. Babcia i dziadek machają do nas. Uwielbiam Zamek Wichrów. Teraz wybierzemy warzywa na podwieczorek. Epo, lubisz pomidory? Tak, dziadku Świnko. George, lubisz pomidory? Nie. George nie lubi pomidorów. Ojej. A czy lubicie sałatę? Tak, dziadku Świnko. Nie. George nie lubi sałaty. Ojej. Trzeba znaleźć coś, co George lubi. Lubisz cukinię? Nie. George nie lubi cukinii i nie lubi sałaty. Pomidorów też nie lubi. Powiedz, George, jakie warzywa ci smakują? Ciasteczka! Głuptas, George. Przecież ciasteczka nie są warzywami. Może George polubi wszystkie warzywa, kiedy zrobię z nich przepyszną sałatkę. O, cudowne, świeże pomidory, sałata i cukinia. Najpierw trzeba je umyć. Peppa i George pomagają babci myć warzywa. No, już wystarczy tego mycia. Babcia Świnka zrobiła z pomidorów, sałaty i cukinii sałatkę. Dziadku Świnko, zawołaj wszystkich. Podwieczorek! Na podwieczorek babcia zrobiła pizzę. A tu jest sałatka, warzywa z ogródka, pomidory, sałata i cukinia. Smacznego wszystkim! Tata Świnka, Peppa i George dekorują pokój. Ale fajnie! Babcia i dziadek przyjechali na urodziny mamy. Wszystkiego najlepszego, mamo Świnko. Nie wejdziesz do środka? Jeszcze nie mogę. Tata, Peppa i George szykują niespodziankę na moje urodziny. Cudownie. Do zobaczenia. Pa. Mamo, czy zechcesz już wejść do środka? Z przyjemnością. Zamknij oczy. Nie otwieraj oczu, mamusiu. Raz, dwa, trzy. Otwórz oczy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jaka cudowna niespodzianka. Zdmuchnij świeczki i pomyśl życzenie. Mamo, mamo, to twój prezent. Czy wiesz, co to? Nie mam pojęcia. Otwórz i zobacz. Przepiękna sukienka. Jesteś piękna, mamo. A tu jest dodatek do sukienki. Co to? Dwa bilety do teatru na dzisiaj. Dziękuję. Mama Świnka lubi chodzić do teatru. A ja i babcia Świnka zaopiekujemy się George'em i Peppą. Hurra! To cudowne urodziny. Jestem najszczęśliwszą mamą na całym świecie. I najpiękniejszą. Te sekretne słowa to
duży brzuszek taty. Rozumiem. Powiedz sekretne słowa. Duży brzuszek taty. Zgadza się. Duży brzuszek taty. Ach, to są bardzo głupie sekretne słowa. Mamusiu, zanim wejdziesz do naszego domku, musisz zdjąć buty. Oczywiście. Jest też miejsce dla taty. Powiedz sekretne słowa, tato. Czy ja mogę powiedzieć inne sekretne słowa? Nie. No więc dobrze. Brzuszek taty świnki. Zgadza się. Możesz wejść, tatusiu. Zdejmij buty. Chyba nie zmieszczę się przez drzwi. To dlatego, że masz za duży brzuszek. Już wiem. Tata świnka może się dostać przez dach. Peppa, George, mama świnka i tata świnka są w domku na drzewie. Babciu, uwielbiam domek na drzewie. Nie chcę stąd nigdy wychodzić. To cudowne, Peppo. Ale czy na pewno nie chcesz mnie odwiedzić w moim domu? Nie, dziękuję, babciu. No to w takim razie dziadek świnka i ja sami będziemy musieli zjeść wszystkie ciasteczka. A, ciasteczka? Babciu świnko! Mam tu domowe ciasteczka, ale jeżeli chcecie wejść, musicie powiedzieć sekretne słowa. To łatwe. Duży brzuszek taty. Zgadza się. Nadal twierdzę, że to głupie sekretne słowa. Peppa i George są bardzo grzeczni. Zasnęli tak, jak im kazała mama świnka. Tak, opieka to nic trudnego. George, George, czy już śpisz? Jakieś dziwne hałasy. Myślę, że powinienem iść na górę. La, la, la. Peppo, George'u, czy już śpicie? To dziwne. Chyba śpią. Tak, wygląda na to, że to jednak nie Peppa i George hałasowali. Teraz nic nie słyszę. Myślę, że już naprawdę zasnęli. Pooglądam telewizję. Ogrodnictwo. Dzisiaj będziemy mówić o różach. O, uwielbiam programy ogrodnicze. Jest to wyjątkowo kolczasta róża. Żeby ją pielęgnować, trzeba zacząć od złapania główki i pozbycia się kolców. Babciu świnko. Peppo, George'u, już dawno powinniście spać. George i ja nie możemy zasnąć. Możemy pooglądać telewizję? Cóż, sądzę, że może telewizja potrafi sprawić, że zrobicie się senni. Dziadku, przeproś dziadka świnkę. Jest twoim przyjacielem. Nie, on jest kotwicą, a moja łódka jest szybsza niż jego. Dobrze, morski psie. Ścigajmy się do następnego mostu. Liczymy do trzech. Raz, dwa... Już! Wystartowałeś za wcześnie. Złap mnie, jeśli potrafisz, kotwico. Wodny pies. Tylko tak szybko potrafisz. Nie złapiesz mnie. Wygrałem! Ojej,
Dziadkowi skończyło się paliwo. Bardzo mądrze, kapitanie dziadku. Może płynąłem trochę za szybko. Jak wrócimy do domu? Spójrz, tam jest dziadek pies. Dziadek pies podholuje nas do domu. Nie, nie chcę holu tego psa morskiego. Nie proponowałem, że cię będę holować. Czy wy kiedyś dorośniecie? Dziadku, proszę, przeproś dziadka psa. Przepraszam, że nazwałem cię morskim psem. Dziadku, przeproś dziadka świnkę. Wybacz mi, proszę, że nazwałem cię kotwicą. No dobrze. Dziadku psie, będziesz tak miły i scholujesz nas do domu. Z wielką przyjemnością, madam. Łap, kapitanie! Tak jest, skipper! Dziadek pies jest najlepszym przyjacielem dziadka świnki. Dziadek pies holuje łódkę dziadka świnki do domu. Najważniejsze jest to, że wygrałem wyścig. Dziadku świnko! Niedobry dziadek świnka. Pepo, zadzwoń dzwonkiem. Tak jest, kapitanie dziadku. Pepa nawet do kąpieli nie chce zdjąć butów. Pepa jest już w piżamie, ale nowych butów nie zdjęła. Pepa chce spać w swoich nowych butach. Pepo, czy na pewno nie chcesz zdjąć butów? Już nigdy nie zdejmę moich butów, mamusiu. No dobrze. Dobranoc, dzieciaki. Dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. Tak, dobranoc, moje małe świnki. Całą noc padał deszcz i ogród jest mokry. Mama świnka założyła kalosze. Tata świnka założył kalosze. George też założył kalosze. Pepa nadal nosi nowe czerwone buty. George poszedł się pobawić w mokrej trawie. Ojej, Pepa uwielbia się bawić w mokrej trawie, ale nie chce przemoczyć nowych butów. Nie mogę się dzisiaj bawić w mokrej trawie, George. O! George uwielbia wskakiwać w kałuże błota. Pepa też uwielbia wskakiwać w kałuże, ale nie chce zabłocić nowych butów. Mama i tata też lubią wskakiwać w kałuże błota. Wszyscy lubią wskakiwać w kałuże. Gdzie podziała się Pepa? Pepa zakłada kalosze. Jeśli się chce wskakiwać do kałuży, trzeba założyć kalosze. Tygrysy wylizują się, żeby być czyste. A kiedy tygrysy są szczęśliwe, to mruczą. Witajcie, dzieci. Ojej, same tygrysy. A ja ich uczę, jak być prawdziwym tygrysem. Co teraz chcą robić małe tygrysy? Dinosaur! Racja. Teraz znajdziemy balon dinozaura. Wszyscy dostaną balony. Hurra! Witamy, panno Gazelo. Prosimy balony dla wszystkich. Oczywiście, mam bardzo różne wzory balonów. Ja poproszę balon słonia. Proszę bardzo, Pepo. Czy mogę dostać kangura? Poproszę lwa. A ja małpę. Poproszę papugę. Oho, proszę, wszystkie są. A teraz najważniejszy balon. Potrzebujemy jeszcze dinozaura dla George'a. Ojej, niestety nie mam ani jednego balona z dinozaurem. Spokojnie, George. Mam pewien pomysł. Mogę prosić te dwa długie balony? Patrzcie tylko. Co tata świnka robi z balonami? Proszę, kto zgadnie, co to jest?
Czy to jest kangur? Nie, to jest... Dinosaur! Zgadza się, to dinozaur. Tata świnka zrobił balon dinozaura. Dinosaur! A teraz do zamku! Peppa uwielbia skakać po zamku trampolinu. Wszyscy świetnie się bawią. To jest najfajniejszy szkolny festyn! Gdzie jest ogień, tatusiu? Już prawie. Hurra! Łatwizna. Teraz możemy podgrzać zupę pomidorową. Słuchajcie odgłosów przyrody. A co to za dźwięki? To jest odgłos ćwierkania świerszcza. A to co? A to jest sowa. Spójrzcie, tam jest. Wow! A co to za hałas? O, sama nie wiem. To brzuch tatusia! Burczenie mojego brzucha to najlepszy odgłos natury. Już czas na posiłek. Lubię zupę pomidorową. Ja też. A to kolejny odgłos natury w wykonaniu waszego tatusia. Co? Szybko, dzieci. Do namiotu. Pora spać. Nie zmieścimy się tu wszyscy. Namiot jest za mały. Będzie dobrze. Chodźcie. Przesuń się, mamo świnko. Tatusiu, jesteś za duży na ten namiot. Nie szkodzi. Chętnie się prześpię na dworze. Dobranoc, tatusiu. Dobranoc, tatusiu. Pa, pa. Dobranoc wszystkim. Mama świnka, Peppa i George śpią w namiocie. Tata świnka śpi pod gołym niebem. Uwielbiam kemping. Spanie pod gołym niebem, pod błyszczącymi gwiazdami. Oj, chyba to nie był najwspanialszy pomysł. Już ranek. Tato, w namiocie było bardzo fajnie. O, gdzie jest tata? Wychodzi. Oj. Oj, tato. Teraz naprawdę zniszczyłeś ścianę. Myślisz, że mama zauważy? Tak, myślę, że to niewykluczone. Chodź, George. Co oni wyrabiają? Tato, widzimy cię. Tata świnka musi naprawić ścianę, zanim mama świnka wróci do domu. Cegłę, proszę. Najpierw tata wstawia w dziurę cegły. Już. Potem gipsuje cegły. Łatwizna. Potem tata maluje ścianę. Jak nowa? Ściana naprawiona. Hurra! Ale popatrzcie, jaki tu bałagan. Ojejej. Lepiej posprzątajmy, zanim wróci mama. Najpierw tata szybko myje George'a i Peppę. Potem Peppa odkurza podłogę. A tata świnka czyści narzędzia. Mama! Mama wróciła do domu. Mama! Mama już jest! Ej, udawajcie, że nic się nie stało. Witajcie! Witaj! Co porabialiście? Och, nic. Dinosaur! Spokojnie, George. Zaraz zobaczymy dinozaura. Peppo, to są rzeczy, które dawno temu należały do królowej. To specjalny fotel królowej. Nazywa się tron. Jest piękny.
to suknia królowej. Jest wspaniała. Spójrz, Pepo, to jest złota korona królowej. Wow, jaka piękna. Mamo, a gdzie jest telewizor królowej? Wtedy nie było telewizji. O, nie było telewizji? A czy mieli komputery? Nie, komputerów też nie było. To co robili całymi dniami? Mamo, gdybym była królową, jadłabym tyle ciastek, ile bym chciała. Pepa wyobraża sobie, że jest królową. Pyszne. Czy królowa Pepa życzy sobie jeszcze czegoś? Tak, więcej ciastek. Oczywiście. Chodźmy dalej. Idę, tato. Tato, jestem królową Pepą. Musisz się kłaniać, jak do mnie mówisz. Och, najmocniej przepraszam, waszą wysokość. Kim ty jesteś? Twoim ojcem. To musi być bardzo interesujące. Tak, to bardzo interesujące. A co to za pomieszczenie? To jest sala dinozaurów. Sala dinozaurów? George, to sala dinozaurów. Dinozaur. A gdzie jest dinozaur? Jest gdzieś w tej sali. Nie widzę go. Musi być bardzo malusieńki. Spójrz, Pepo, on jest bardzo duży. Tato, w mojej sypialni jest pająk. O, nie bój się, Pepo. Proszę, tato, zabierz go. O, bez paniki. Witaj, George. Widziałeś pająka? Proszę, tato, zabierz go. Naprawdę nie ma się czego bać, Pepo. Pająki są bardzo, bardzo małe i nie zrobią ci krzywdy. Nie martw się, tata zabierze go z sypialni. Wow, ten jest dość duży. Zawołam mamę świnkę. Mamo świnko! Witaj, panie chude nóżki. Pepa zrobiła się trochę odważniejsza. Podoba mu się w moim domku dla lalek. Cześć, dzieciaki. Słyszałam, że znaleźliście małego pająka. Zabiorę go z sypialni, żebyście mogli się bawić. Mamo, on ma na imię chude nóżki. O! Pan chude nóżki jest całkiem spory. Pepa i George lubią pająka. Papa! George kładzie pająka do łóżka. Nie, George. On chce herbaty. Wcale nie chce iść spać. Jest pan głodny, panie chude nóżki? Chcesz trochę ciasta? Pepa już się nie boi pająków. Mamo, tato, usiądźcie. Teraz wszyscy napijemy się herbaty z panem chude nóżki. Kto chce herbaty? Ja poproszę. Ja proszę. Przepyszne. Pepa uwielbia bawić się w przyjęcie. To dla pana, panie chude nóżki. A to co? Czy chcesz się przywitać z moim tatą? Witaj, tato świnko. Już dobrze. Podaj herbatę panu chude nóżki. Chyba się go boisz, tato. O nie, oczywiście, że nie. Nie tak blisko. George chciałby wiedzieć, co jest w środku sekretnego pudełka Pepy. Jeżeli chcesz, możesz spróbować zgadnąć. George myśli, że Pepa schowała do pudełka dinozaura. Och, George! Bez przerwy mówisz tylko o dinozaurze. Tak czy siak, dinozaur jest za duży, żeby się zmieścił w pudełku. George nie umie zgadnąć, co jest w pudełku. Tata świnka czyści obrazek. Tato, to moje sekretne pudełko. Mamusia je dla mnie zrobiła. To bardzo ładnie, Pepo. Co tam masz? To tajemnica. George próbował zgadnąć, ale mu się nie udało. Mogę spróbować? Tak! Włożyłaś do środka moje okulary? Nie! Swoje okulary masz
więc tu są. Gapa, tatuś, nie zgadłeś, co tam mam. No cóż, włożyłaś tam buty mamy? Nie, znowu nie zgadłeś. To nie to. Pepa lubi sekrety. Mamo, nikt nie wie, co jest w moim pudełku. O, co masz, George? Zrobiłam też pudełko dla George'a. Trzyma tam sekretne rzeczy. Tylko George wie, co jest w środku. O! Pepa bardzo by chciała wiedzieć, co jest w pudełku George'a. Czy to twoja ulubiona zabawka dinozaur? Nie. Zabawka George'a, jego dinozaur, wcale nie jest schowana w pudełku. To jest za trudne. Nigdy nie zgadnę. Pepa przestała lubić sekrety. Może, jak pokażesz George'owi, co masz w pudełku, to on pokaże ci, co ma w swoim. Dobrze, ale zrobimy to jednocześnie. To wspaniały pomysł. Nie płacz, George, tata zdejmie latawiec. Hurra! No tak. Ostrożnie, wpadniecie w błoto. Pepa i George nie boją się błota. Możemy wskoczyć w kałużę? Proszę? Nie, nie chcę, żebyście się pobrudzili. O. Uwaga, dzieci! Ostrożnie, tato świnko. Och, spokojnie, wiem, co robię. Bądź ostrożny. Jeszcze kawałek, tato. Tato świnko, ta gałąź nie wytrzyma twojego ciężaru. Ach, nonsens. Nie jestem taki ciężki. Oj, a. Hurra! Tata świnka uratował latawiec. Oj. No, no. Wszystkich zachlapał błotem. To tylko błoto. Na szczęście tata świnka nic sobie nie zrobił i zdjął latawiec z drzewa. Mamo, jesteśmy brudni. Możemy się pochlapać? Oczywiście, już bardziej się nie ubrudzicie. Wasz tata musi się porządnie umyć. No, tak. Pepa i George uwielbiają skakać po kałużach z błotem. Mama i tata też bardzo lubią skakać po błotku. Wszyscy to uwielbiają. Skakanie po kałużach z błotem jest tak samo fajne jak puszczanie latawców. Powtarzam wam, nie mamy chleba. Zjadłyście wszystko. Mamo, jest jeszcze ciasto owocowe. O, jeżeli coś zostało, możesz oddać kaczkom. Wszyscy lubią ciasto owocowe domowej roboty. O, pszczoła! Nie znoszę pszczół. Sio! Co ty, mamo świnko? To tylko mały owad. O, odejdź, pszczoło! Stój spokojnie, mamo świnko, wtedy odleci. No proszę, należało spokojnie stać. Oj, odlatuj. Odejdź. Pomocy! Zdejmijcie je ze mnie. Ojej! Chyba pszczółka nie urządliła taty. Odejdź stąd, mała zmoro. Nie, tata za szybko biegnie. Nie zdąży go urządzić. Ratunku! Zjedzmy ciasto, zanim ta pszczoła tu wróci. Ojej, zapomnieliśmy zostawić kaczkom. Chyba ją zgubiłem. Chciałeś biegać na świeżym powietrzu, tato świnko. Pszczoła ci pomogła. Racja, ale nie straciłem mojego kawałka ciasta. Stój, tato. Obiecaliśmy trochę ciasta kaczkom. Macie szczęście, kaczuszki. Podziękujcie tacie śwince.
Życzę smacznego. Wracamy do domu. Pożegnajcie kaczki. Cześć, kaczki! Do zobaczenia! A to? Czy w pudle są jeszcze jakieś instrumenty? Tylko róg. Zagram! Musisz bardzo mocno dmuchać. To nie tak powinno brzmieć. To niemożliwe! Może mnie uda się coś zagrać? To też nie brzmiało za dobrze. Myślę, że musi to zrobić ktoś tak silny jak ja. To też nie był dobry dźwięk. Pepa ma rację. Na tym nie można zagrać. Nieważne, tato Świnko. Zostań przy akordeonie. Grasz na nim pięknie. Och, nie chwaląc się, gram całkiem nieźle. Zawsze lubiłaś słuchać. A ja zagram na skrzypcach. A ja na bębenku. Mama Świnka gra na skrzypcach. Tata Świnka gra na akordeonie. Pepa gra na bębenku. A na jakim instrumencie zagra George? George dymie w róg. Mamusia gra na skrzypcach, tatoś gra na akordeonie, a ja gram na bębenku. George też gra. Pepo, będziesz odpowiedzialna za trening. Od czego zaczynamy? Na początek zrobimy pompki. To proste. Raz. Dwa. Już. Bardzo dobrze, tato. Musisz ich zrobić przynajmniej 100. Aż tyle? Tak. Dzieci, pomożecie mi zrobić obiad. Ja też pomogę. Nie, tato. Ty musisz się dalej gimnastykować. Raz. Dwa. Mama Świnka, Pepa i George są w kuchni i przygotowują obiad, a tata nadal robi pompki. Tata bardzo dobrze sobie radzi. 10. Tak, mam tylko nadzieję, że nie przesadzi. Pójdę zobaczyć. 13, 14, 15, 16, 17. Tato Świnko, oszukujesz. Powinieneś ćwiczyć. Ale w telewizji było coś ciekawego. Okropny tata. Może tacie lepiej się będzie ćwiczyło na moim starym rowerze. A, to może być fajne. Będę mógł pedałować i jednocześnie oglądać telewizję. To niemożliwe. Ten rower jest za głośny. Nie słyszę telewizora. Jakoś musisz złapać formę. Już wiem. Możesz jeździć na moim rowerze. Tak, przy okazji zaczerpniesz świeżego powietrza. Tata Świnka będzie jeździł na małym rowerze Pepy. Tato, to są pedały, to hamulce, a to dzwonek. Tak, tak, dzięki, Pepo, wiem to. Pa, pa. Nic trudnego. Ćwiczenia to ciężka praca. Mogę nabierać formy bez pedałowania. George mnie znalazł. Teraz kolej taty na chowanie. Myślę, że teraz George powinien się schować. Ale George nie potrafi się chować. Jestem pewien, że tym razem będzie lepiej. Zamknij oczy i zacznij liczyć. Raz. Trzy. Wielkie nieba. Pepa z łatwością znajdzie George'a. Pięć. Cztery.
Podejdź. 7, 8, 9, 10. Gotów czy nie, nadchodzę. O, George nie schował się pod stołem. Przecież on zawsze chował się pod stołem. Próbuj poszukać go na górze. Już wiem, gdzie on jest. George musi być w koszu na zabawki. O! George'a nie ma w koszyku z zabawkami. Gdzie on jest? Peppa nie może nigdzie znaleźć George'a. Tato, nie mogę nigdzie znaleźć George'a. Ojej, gdzie też on może być? Wyobraź sobie, że jest coś o naszym George'u w tej gazecie. George, mam cię! Och, George, to była świetna kryjówka. George cały czas był ukryty za gazetą taty Świnki. Może w takim razie pomożesz mu? Tak, oczywiście. Mogę go nauczyć, jak rysować kwiatek. George, teraz cię nauczę, jak rysować kwiatek. Najpierw malujesz duże kółko. Nie, George, to nie ten kolor. Teraz możesz narysować płatki. George, nie taki kształt. Teraz malujesz łodygę i listki. Świetnie. George, wszystko zrobiłeś źle. A co my tu mamy? Namalowałam kwiatek. Bardzo ładnie, Peppo. A George namalował pięknego dinozaura. Dinosaur! Cudownie! Myślę, że rysunki Peppy i George'a powiesimy na ścianie. Hurra! Peppo, musisz być bardzo dumna z młodszego braciszka. Och, oczywiście! Pora wracać do domu. Po wszystkie dzieci przyszli rodzice. Czy George może przyjść jutro? Tak, i na pewno znowu nam namaluje ładny obrazek. Co nam namalujesz następnym razem, George? Dinosaur! O, kolejny obrazek dinozaura? Może nas wszystkich nauczysz, jak się rysuje dinozaury? Cudownie! Tak, cudownie! Cudownie! Tata Świnka naprawił komputer. Hurra, tato! Tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, czy możemy zagrać w szczęśliwego pana kurczaka? Lepiej zapytajcie mamę Świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. Tylko nie wiem, gdzie jest ta płyta. Teraz moja kolej. A teraz moja kolej.
Co oni tam wyprawiają? Widzę, że komputer znowu działa. Chłoptas George! Też tak potrafię! Peppa chciała zrobić to, co George, ale okazała się na to za dużo. Złapałam piłkę, Peppo. Teraz twoja kolej być świnką. George, łap. Mam ją. George, ty jesteś świnką. George, łap. Łap piłkę, George. Łap, George. George, łap. Weź piłkę, George. Ojej, Peppo, nie powinnaś tak traktować George'a. Wybacz, George. O co tyle krzyku? Tato, George jest jeszcze za mały, żeby grać w świnkę w środku. O, jestem pewien, że da radę. Nie potrafi. Tato, patrz. Łap, George. Hurra! Hurra! Oszukujesz! Ależ nie. Właśnie pomogłem George'owi w grze. Mamo, czy ty też mi pomożesz? Ależ oczywiście, Peppo. Do mnie, George! Łap, George! Peppa uwielbia łapanie piłki. George uwielbia łapanie piłki. Wszyscy uwielbiają łapanie piłki. George, uważaj! Nie wolno nic przewrócić. To nie jest zabawne. Peppa zajrzała pod poduszki, ale okularów nigdzie nie znalazła. O! George szukał w kapciach taty, ale okularów też tam nie było. Poszukajmy w łazience. Peppa i George przeszukują łazienkę. Okularów nigdzie nie ma. W toalecie też ich nie znaleźli. Och, to za trudne. Peppa i George nigdzie nie znaleźli okularów taty świnki. Szukaliśmy wszędzie, ale nie mogliśmy znaleźć twoich okularów. Ojej, co teraz zrobisz? Będę musiał nauczyć się żyć bez nich. Będę się wolno poruszał, to na nic nie wpadnę. Są. Znalazłam je. Tato świnko, cały czas na nich siedziałeś. O. Gapa, tatuś. Jak one się tam znalazły? To ciekawe. Dobrze, że się znalazły, tato świnko. Nareszcie przestaniesz się denerwować. Nie denerwowałem się. Ha, 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 ha,
Thank you.